Obydwa wiadukty trasy Łazienkowskiej na Grykoli są już przejezdne, włącznie z jednym ciągiem pieszo-rowerowym, na którym właśnie się znajduje. Natomiast to nie oznacza, że inwestycja się zakończyła. Przed nami jeszcze 6 miesięcy intensywnych prac. A co teraz się dzieje i jak wygląda nowy drugi wiadukt? O tym w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, jestem Ząż i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji prosto z nad trasy Łazienkowskiej, która jak widzicie jest już funkcjonalna. I w jednym i drugim kierunku jeżdżą samochody po obydwu jezdniach. Jezdnie są już całkowicie oddane do użytku, jeżeli chodzi o przepustowość, czyli dwa pasy w każdym kierunku, plus buspas. A kiedy to się wydarzyło? Ostatniego dnia października o godzinie 22. Zostały oddane do użytku obydwa wiadukty, natomiast wtedy jeszcze nie była docelowa organizacja ruchu. Trzeba było jeszcze wszystko pozmieniać, zrobić nowe malowanie i usunąć stare elementy, jeżeli chodzi o organizację ruchu. Włącznie nawet przy metrze Politechnika, bo nie wiem, czy pamiętacie, przez ostatni rok ponad, a właściwie 2 lata, był tu taki przystanek autobusowy metro Politechnika, który się znajdował na dole. Po tymczasowych schodach się do niego schodziło, jak właśnie widzicie na załączonym obrazku. Mówię był, bo w teorii według ZTM-u, a właściwie rozkładu jazdy, on już nie istnieje. Natomiast nie jestem w stanie wam powiedzieć i potwierdzić tej informacji, bo na wszystkich mapach cały czas się znajduje, włącznie z tych, które są z WTP i oficjalnej informacji nie ma jeszcze, że został zlikwidowany, ale miał on zniknąć w przeciągu najbliższych dni. Domyślam się, że aktualnie już go nie ma i w tym miejscu autobusy się nie zatrzymują. Był tutaj on wprowadzony specjalnie na dole po to, aby autobusy mogły buspasem już wyjeżdżać na samym dole i nie korkować się z samochodami, które jadą po prostu na górze, zjeżdżając z ronda jazdy polskiej. Więc trochę się tutaj po prostu pozmieniało. Ten przystanek już jest przestawiony normalnie na górę, tam gdzie był wcześniej, przed przebudową, więc na szczęście nie trzeba już schodzić po schodach i przystanek jest dostępny dla wszystkich. Lecąc tutaj dalej z takim przedpremierowym, że tak to powiem, ujęciami, bo już niedługo będzie film z przelotu nad całą trasą Łazienkowską, ale jeszcze poczekajcie, bo jeszcze w całości go nie nagrałem, więc na spokojnie. W tym miesiącu się pewnie jakoś pojawi, ale to jeszcze za jakiś czas, trochę więcej wam popowiadam, czy to o placu na rozdrożu, czy to o schowaniu do tunelu części trasy, czy to o tej części przy Wiatracznej, bo tam też taki tunel ma powstać ciekawy, ale to wszystko to jeszcze za jakiś czas. Film o placu na rozdrożu będzie na pewno bliżej, nie powiem wam za ile dni, ale niedługo będzie, bo już jest nagrany, natomiast zlatujemy już faktycznie teraz do trasy Łazienkowskiej i popodziwiajmy sobie te dwa nowe wiadukty, zanim zacznę je krytykować. Bo wygląda to ładnie, pięknie, ale wbrew temu, co prezydent Warszawy mówi, to nie jest tak, że się inwestycja zakończyła i została ukończona kilka miesięcy przed zakończeniem umowy, bo przypominam wam, że w marcu 2024 roku zakończy się ta inwestycja, jeżeli chodzi o terminy. Więc jeszcze trochę tego czasu mamy. Naprawdę na początku powiedziałem 6 miesięcy, no de facto to jest 5 miesięcy, no ale dalej, cały czas jeszcze nie jest tu wszystko gotowe. No i tak, co właściwie się wydarzyło już w tym momencie? No tak, po pierwsze została zmieniona organizacja ruchu, dzięki czemu faktycznie samochody już teraz jeżdżą po jednej i po drugiej stronie. Po drugie, został oddany ciąg pieszo-rowerowy, który się znajduje po stronie północnej, czyli teraz patrząc po lewej stronie, tamtędy już rowerami czy to na piechotę można się już faktycznie przejść. No i przystanki autobusowe tutaj na górze, rozwrat 01, jak i również rozwrat 02, są całkowicie funkcjonalne, zatrzymują się na nich przez autobusy w obydwu kierunkach, natomiast na to dwa, że przez to się teraz już nie zatrzymują żadne autobusy pośpieszne, więc to też jest zmiana. Ale możecie się spytać, a Widonosz, wiem, że o tym mówisz zawsze, ale może byś nam przypomniał, czemu te wiadukty w ogóle zostały wyburzone i postawione całkowicie od nowa? A już śpieszę dla was z informacją. Mówiąc mniej więcej w skrócie, tak samo z tą samą formułką jak zawsze. Nowe wiadukty trasy Łazienkowskiej mają około 400 metrów długości. Zastąpiły one stare obiekty, które były oddane do użytku w 1974 roku. Ze względu na pogarszający się stan techniczny wymagały modernizacji. Przed rozpoczęciem przebudowy wiaduktami przejeżdżało ponad 110 tysięcy pojazdów dziennie. W 2015 roku specjaliści z Politechniki Warszawskiej wykonali ekspertyzę stanu technicznego wiaduktów, w której rekomendowali rozebranie
obiektów i odbudowanie ich od podstaw. W lipcu 2021 roku została podpisana umowa z firmą Skanska na przebudowę wiaduktów. Pierwszy z nich, północny, został wyłączony z ruchu pod koniec stycznia 2022 roku. Wówczas rozpoczęły się prace przy wyburzeniu i odbudowie nowego. W grudniu 2022 roku, po niespełna 11 miesiącach, nowy północny wiadukt był już gotowy. Jego otwarcie umożliwiło przełączenie ruchu z jednego na drugi wiadukt w kierunku północnym. Znaczy, wiadukt w kierunku po stronie północnej mógł po prostu rozpocząć się z przebudową, a właściwie wyburzeniem i postawieniem go całkowicie od nowa. I to się stało teraz w październiku. Został już on ukończony i samochody mogą dzięki temu jeździć po jednej i po drugiej stronie. No i tak, co zostało nam do zrealizowania? Bo to nie jest tak, że się prace zakończyły. Co jeszcze faktycznie jest realizowane? No zacznijmy od podstawy. Rondo, które na dole jest rondem, nie jest aktualnie rondem, bo jeszcze tam prace jakkolwiek się nie zakończyły. I choć tutaj możecie widzieć, że faktycznie już widać krawężniki i widać chodniki, to spokojnie, asfaltu jeszcze tam nie ma. Ale zanim do tego przejdziemy, poglądajmy sobie przystanek autobusowy nowy, który się w tym miejscu znajduje. Zobaczcie, jak te ludziki, małe czarne kropeczki się przemieszczają, idąc do autobusów. No, jest tu faktycznie całkiem duży ruch. Ten bus pas tu jest jak najbardziej potrzebny, bo tu tutaj jeździ samochodów, jak i również dużo jeździ autobusów i pochylnia w tym miejscu też jest potrzebna dla towarzystów, choć na razie jest trochę donikąd. Natomiast tą pochylnią tylko i wyłącznie można teraz się dostać na przystanki autobusowe. Schody po stronie północnej nie są dostępne, czyli po prawej, natomiast po lewej wchodzi się schodami. Pochylnią nie można, jest zagrodzona. Więc raz z tej strony tak, raz z drugiej strony tak. No, trochę pokręcone, przekombinowane, ale tak to faktycznie wygląda. Wiatry przystankowe, one tutaj były cały czas i raczej są dokładnie te same, które były przed rozpoczęciem całej przebudowy, bo one były w takich pudłach. No i z tej strony widzimy oczywiście pochylnię, część jest dla pieszych, część jest dla rowerzystów i również są schody. No i tutaj też jest taki ciąg pieszo-rowerowy, który się ciągnie kawałek dalej. Też co ważne, taki ciąg pieszo-rowerowy przy kościele się ciągnie wzdłuż ulicy Łazienkowskiej. Natomiast czego tu nie ma i co możecie zauważyć? Zwróćcie uwagę, że ta droga rowerowa nad wiadukt jest takim wielkim objazdem dookoła schodów. Chodzi oczywiście o to, aby ruch pieszy się nie kolidował z ruchem rowerowym, dzięki czemu nikt w siebie nie wejdzie, idąc w kierunku przystanku autobusowego i będzie bezpieczniej. Natomiast czego brakuje? Nie ma wind. I o windach ja mówiłem na pewno ładne kilka miesięcy temu, a pewnie nawet z rok temu, kiedy trwały jeszcze prace przy pierwszym wiadukcie, że będą tutaj windy, kiedy zakończą się wszystkie prace. I okazało się, że jak dokładniej i głębiej sobie zetknąłem w projekt, to tutaj powstała rezerwa na windy, a nie faktycznie windy. Więc windy będą mogły powstać kiedyś. No, chyba znamy tą sytuację. Kiedyś coś będzie mogło powstać. A te kiedyś, to wiecie. Prowizorka i elementy takie, które działają na jakiś czas, najlepiej się sprawdzają na zawsze. Miejmy nadzieję, że jednak te windy powstaną faktycznie od tej strony, chociaż wiemy, że te windy zazwyczaj to jednak no, zapachem na pewno nie zachęcają, a funkcjonalnością też zazwyczaj nie grzeszą. Dobrym elementem jest tutaj strona na warszawskim transporcie publicznym, niedziałające windy w metrze. No, co najmniej teraz chyba z 10 nie działa. No i winda właśnie w tym miejscu po lewej stronie będzie się znajdować. Tutaj schody, jak widzicie, po stronie północnej cały czas jeszcze powstają, więc no, jeszcze chwilę poczekamy, a w tym miejscu się znajduje nowe rondo, więc jeszcze prace tutaj trwają na dole, trzeba przyznać. Podobał Ci się ten film, który właśnie widziałeś z warszawskich inwestycji? Jeśli tak, zostań patronem Awizonosza. Dzięki temu kanał Awizonosz cały czas będzie niezależny. Wracamy do filmu. Natomiast w tym miejscu, no tak jak powiedziałem przed chwilą, prace jeszcze trwają, więc to nie oznacza, że już wszystko jest gotowe. Też zwróćcie uwagę na te wiadukty od dołu. Bardzo ładnie się prezentują, bardzo ładne są białe. No znajdziecie, wiadomo, że szybko graffiti się na nich pojawi, tak? Jak już wszystkie zastępy policji stąd wyjadą, koparki się znikną i wszyscy się zawiną, to na pewno tutaj faktycznie przyjadą osoby i będą je mazać. Nie wiem, czy będzie tutaj można legalnie mazać, takie samo jak kiedyś to miało miejsce. Przynajmniej jak mi się wydaje, że raczej to już tam można było na spokojnie to mazać. Natomiast to nie oznacza, że faktycznie tu wszystko jest ładnie, już pięknie ukończone, nawet jeżeli chodzi o samą konstrukcję wiaduktu, bo pomimo tego, że tam możecie zobaczyć, że faktycznie niektóre osoby jeszcze kręcą się z pracowników budowy po płycie samego wiaduktu, to na dole też jeszcze trwają prace, a co dokładnie? A, już wam mówię. Kompleksowe prace wykończeniowe trwają jeszcze przy ciągach pieszo-rowerowych w rejonie Skarpy Wiślane i pod wiaduktami. Powstanie tam wschodnia część jezdni na rondzie Sadleczaka i sygnalizacja świetlna. Ponadto budowa
jest ciąg pieszo-rowerowy przy kościele Matki Boskiej Jerozolimskiej na ulicy Łazienkowskiej i trwa zabezpieczenie konstrukcji obydwu wiaduktów przed korozją, więc wiadukty jeszcze mają swoje prace. Po zakończeniu całej inwestycji, na co wykonawca ma jeszcze czas do końca marca 2024 roku, nie tylko i wyłącznie kierowcy będą mieli lepiej, również rowerzyści. No i tutaj, co ważne, w tym miejscu też widzicie właśnie, że powstają jeszcze schody po jednej, po drugiej stronie, one są jeszcze betonowane i następnie, jak już cała konstrukcja i będzie gotowa, będą udostępnione dla pieszych. Co ważne i co na minus, zostały zlikwidowane pochylnie, przynajmniej ich w tym miejscu teraz nie widzę, w sensie te ostre pochylnie na rower można było wprowadzić, a teraz tego nie ma, więc to jest na minus. Tak widzieliście przy elementach łączenia wiaduktu, czy przyczółku właściwie, wiaduktu z przyczółkiem, czyli z już tą częścią stałą na trasy Łazienkowskiej. Tam właśnie jeszcze trwają prace przy łączeniu, tam jeszcze robotnicy sprawdzają, dopracowują, przyłączają lepiej, więc tam jeszcze faktycznie też coś się dzieje. No dobrze, przejdźmy się nowym wiaduktem trasy Łazienkowskiej. Ujęcia są z drona, więc są trochę chybotliwe, w sensie ja go trzymam w ręku, więc to trochę śmieszna sytuacja. Natomiast co jest ważne? Ważne jest to, że jak zawsze na wszystkich nowo oddanych ciągach pieszo-rowerowych, na nowych wiaduktach, nawierzchnia jest kiepska. Co to oznacza? Oznacza to, że nie wiem zupełnie czemu nawierzchnia części pieszo-rowerowej czy rowerowej nigdy nie jest asfaltowa na nowych wiaduktach. Całkowicie tego nie rozumiem. Jakby można było to zrobić tak samo gładką powierzchnię asfaltową jak na części dla samochodów. Domyślam się, że chodzi o cenę, ale no, szanujmy się jednak. To też są tak samo ważni uczestnicy ruchu drogowego jak ci, co jeżdżą dużymi samochodami. Natomiast drugi aspekt to jest to, że po prostu podskakuje się na nich. To nie jest równa nawierzchnia. Na nich się podskakuje i tylko i wyłącznie jest coraz gorzej. Dobrym przykładem jest Aleja 4 czerwca 1989 roku. Tam na tych wiaduktach naprawdę teraz mocno się poskakuje i przejazd rowerem czy innym urządzeniem własnym jest po prostu niewygodny i nieprzyjemny i te miejsce zazwyczaj się mimo wszystko omija. A chyba nie w ten sposób ma wyglądać elektromobilność i promowanie rowerów, żeby przemieszczać się po Warszawie, jeżeli niewygodnie się jeździ jednak tymi nowymi drogami rowerowymi. To było na tyle z tego filmu. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. To, że zakończyły się tutaj prace główne, dwa wiadukty są już oddane do użytku, nie oznacza, że filmy z trasy Łazienkowskiej się zakończyły. Po pierwsze, cały czas trwają prace po stronie praskiej, gdzie dopiero się rozpoczynają większe prace. Pierwszy wiadukt został wyburzony, powstaje teraz zupełnie nowy. O nim będzie film w kolejnym miesiącu i będę pokazywać wam to cały czas tak samo jak tutaj przy tym wiadukcie. Natomiast tutaj spokojnie, film pojawi się za 2 miesiące i będziemy patrzeć, jak tam dalej pracownicy realizują tą inwestycję i czy już rondo będzie całkowicie przejezdne. Jak inwestycja się w 100% zakończy, no może tak powiedzmy w 95%, to dopiero wtedy zrobię podsumowanie tej całej inwestycji, jak krok po kroku jeden wiadukt znikał, drugi się pojawiał, drugi wiadukt znikał i ponownie się pojawią. Więc wtedy sobie wszystko podsumujemy. Kiedy prace się zakończą? A teraz tego nie mogę powiedzieć o tej inwestycji. Więc do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale i pozdrawiam wszystkich patronów Awizynosza. Cześć!